Proszę zobaczyć, jakie ładne pastwisko. To jest pastwisko w Holandii. Wielu hodowców, producentów bydła mlecznego zadaje sobie pytanie. No i również jest informowanych przez doradców żywieniowych z firm paszowych związanych właśnie z Holandią, czy też mających rodowód holenderski. Dlaczego w Holandii tak mocno jest preferowana sianokiszonka, czy też kiszonka z traw? Dlaczego lubią tą paszę objętościową wykorzystywać w żywieniu? A dlaczego nie na przykład kukurydzę? Tak jakby mniej popularna jest ta kukurydza. Myślę, że odpowiedź na to pytanie będzie bardzo łatwo pokazać na zamieszczonym za chwilę obrazku. Widać, że poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki, jeśli chodzi o Holandię. I to powoduje, że zbiór kukurydzy, właśnie po drugiej stronie widzimy kukurydzę, a właściwie pole już po kukurydzy, może wyglądać właśnie w ten sposób. Czyli jakby jest tutaj już odpowiedź na to pytanie, dlaczego Holendrzy lubują się w trawie. A no właśnie, jednocześnie ze względu na to, że poziom wód gruntowych i zresztą tutaj taki mniejszy jest kanał w stosunku do tamtego po drugiej stronie ulicy, ale jednak tędy też jest woda odprowadzana z tych pól. Natomiast w momencie jesieni już, czy też, że tak powiem, początku grudniowej pory, mimo że aż tutaj tak dużo śniegów nie ma, nie jest to taka zima, jakby na przykład można było powiedzieć w Polsce, okazuje się, że tak wyglądają pola po zbiorze kukurydzy. Na pewno tutaj zbiór był bardzo trudny, no ze względu na to, że było mokro, wystarczy większe czy też mniejsze opady deszczu, a pole zamienia się, można powiedzieć, w sadzawkę. Czyli tak naocznie możemy stwierdzić, że jednak w Holandii bardziej preferowane są trawy, aniżeli kiszonka z kukurydzy. No między innymi też przez myślę, że jest to jakby jakiś powód. Oczywiście jest to bardzo, bardzo cenna pasza objętościowa. Jak najbardziej i powinna znaleźć się w diecie. Natomiast no, ze względu właśnie na teren i że tak powiem, dużą meliorację i też to, że ziemia jest zasobna w wodę, no tak to może wyglądać. Także myślę, że jakąś część odpowiedzi na nurtujące pytanie wielu, dlaczego w Holandii więcej jest kiszonek z traw, sianokiszonek, no w tym materiale została jakby odkryta. Na pewno mogę powiedzieć, że żeby być precyzyjnym, jest dzisiaj 4 grudzień 2013 roku i 4 grudnia tak wygląda tutaj jedno z pól w miejscu, gdzie zatrzymaliśmy się. I widać pole po zbiorze kukurydzy. I tutaj te miejsca, w których te ciągniki, które zbierały, i maszyny sieczkarnie miały z pewnością bardzo duże problemy, żeby pracować w tym miejscu. Także tak to wygląda z perspektywy Holandii, producentów mleka. Jednak można powiedzieć, że jest to jakby jeden z powodów, że trawy, kiszonki z traw, siano kiszonki z traw, w związku z tym, że bardzo dużo jest tutaj wody i może się zdarzyć, że późną porą zbiór będzie utrudniony, preferowane właśnie są te
te gatunki roślin. Tak to wygląda, można powiedzieć, z perspektywy Holandii. Ale oczywiście może być też inaczej. I to jedno ze spostrzeżeń z tego rejonu. Jak sądzę, będzie to trafne spostrzeżenie.